Jeżeli strzelamy w takim tempie na dystansie 5-7 metrów i przestrzelinę mamy w środku, to znakiem tego nie popełniamy błędów. Pomijam o tym odskokach, bo czasami coś źle złapiemy. Natomiast generalnie technika strzelecka nie wymaga żadnej korekty. I to jest moment, w którym jeżeli chcemy strzelić na większą odległość, należy użyć przyrządów celowniczych. Jeżeli na przyrządach celowniczych będziecie strzelali na większe odległości, cały czas mając w zanadrzu swoje błędy, to w momencie, kiedy przyspieszycie, one wyjdą. Sztuka polega na tym, żeby nie popełniać błędów, a przyrządy celownicze służyły do poprawy jakości, czyli skupienia tam, gdzie one są potrzebne, czyli na większych dystansach. Jak widać, na dystansie realnym zupełnie do niczego nie są potrzebne przyrządy. Ktoś, kto próbuje dodać na tym dystansie, traci czas i skupia uwagę nie na tym, co trzeba. Życie jest proste. To jest oczywiście strzelane poniżej linicowania. Ja widzę cały ekran. Tak bym miał na wysokości linii wzroku. Teraz mam z 15 cm poniżej dolnej krawędzi szarej kartki. Dobra, jedna to samo. Poszło górą. Jeden strzał poszedł tutaj tylko górą. Zero celowania. Intuicyjne działanie. Nie zasłaniając sobie zupełnie tarczy. 5 metrów.